Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy o wykorzystaniu kolorów w ogrodzie. Przy mnie dwa ciekawe drzewa, wiąz o przewieszających się pędach odmiana Camperdowni, ciekawy, gruby, skórzasty liść, z drugiej strony klon jesionolistny odmiana Auratum o bardzo ciekawym kolorze, takim mocnym akcencie jasnym w ogrodzie. Drzewo niewymagające, dość szybko rosnące, ale nie dorastające do olbrzymich rozmiarów. Ta akurat forma jest cięta zawsze zimą, utrzymujemy tą formę kulistą, ale jest to drzewo normalne o naturalnym pokroju. Jeżeli Państwo przyjeżdżacie i pytacie się o coś, co szybko rośnie i da fajny efekt w ogrodzie i też zacieni pewne miejsce w ogrodzie, to jest to właśnie ten klon jesionolistny odmiana Auratum. Mamy go w sprzedaży, produkujemy kilka odmian tego gatunku. Obok nas buk. Zobaczcie Państwo, jaki kontrast. Z jednej strony jasne liście, z drugiej strony forma o takich brązowych liściach. Odmiana nazywa się David Purple. Widzimy tutaj ciekawe połączenie w ogrodzie kilku roślin. Przy mnie najbliżej judaszowiec kanadyjski, o nim wcześniej rozmawialiśmy, był w fazie kwitnienia, na jeszcze gołych pędach były kwiaty, w tej chwili są już liście o takim rozmytym kolorze biało-zielono-żółtym. Obok buk o ciemnych liściach, odmiana Rohan Whipping. Dalej mamy trzmielinę zaszczepioną na pniu i piwonie w pełnym kwitnieniu. Za nami jest oczywiście żywopłot, który do tego wszystkiego stanowi ładne tło. Rozmawiając o kolorach w ogrodzie, nie możemy pominąć pęcherznic. Są w najróżniejszych kolorach, od ciemnobordowych po jasno-żółte. Krzew, który dorasta do 2-2,5 metra, ładnie kwitnie, może być ciekawym akcentem zasłaniającym jakiś niewygodny fragment naszego ogrodu, na przykład kompostownik, ale też możemy je wykorzystać jako żywopłot właśnie w najróżniejszych kolorach. Jeżeli potrzebujemy ciemne tło, mamy odmianę o ciemnych liściach, jeżeli chcemy jasne tło, mamy odmianę o jasnych liściach. Krzew prosty w uprawie, niewymagający, dobrze znoszący cięcie.